W Polsce od stycznia 2023 roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zmiany w zakresie reklamowania produktów leczniczych. Zgodnie z tym rozporządzeniem zakazane jest wykorzystywanie w reklamach osób znanych publicznie, naukowców oraz osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne, a także osób sugerujących posiadanie takiego wykształcenia, ponieważ w reklamach często występowali aktorzy przebrani za lekarzy. Zmiany te mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i rzetelności w reklamach produktów leczniczych, skupiając się na rzeczywistych właściwościach i bezpieczeństwie stosowania tych produktów oraz podniesienie prestiżu zawodów medycznych i farmaceutycznych. Chodzi o to, że aktor przebrany za lekarza zbierał większe zaufanie wśród odbiorców, co przekładało się potem na zyski. Firmy farmaceutyczne dzielą się na dwie kategorie. Te od leków, które rzeczywiście pomagają ludziom, i to od suplementów, które z medycyną mają mało wspólnego. Sprawdźmy, co przygotowali nam ci, którzy rzekomo dbają o nasze zdrowie. Magnez. Brak magnezu zakłóca ci życie? Potrzebujesz dużej dawki magnezu, który... Codziennie bierz Magne B6 Forte. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Nie ma wątpliwości, że magnez wspomaga pracę mięśni, w tym m.in. powiek. Ale istnieje więcej powodów, przez które możesz mieć tę dolegliwość. Palenie tytoniu, nadmierna ekspozycja na światło, podrażnione powieki i nadmierne picie kawy lub alkoholu. Ale przecież kawa i alkohol wypłukują z organizmu magnez. To może być przyczyna. Kofeina go wypłukuje, ale kawa sama w sobie zawiera magnez i po wypiciu kawy masz go więcej niż przed jej spożyciem. Dlatego do energetyków dodaje się różne witaminy. Co do alkoholu, to nie ma wątpliwości, że przez jego spożycie dochodzi do utraty tego pierwiastka. Dodatkowo powoduje, że jest problem z jego wchłanianiem i co za tym idzie, mogą rzeczywiście wystąpić problemy z mięśniami. Ruszają ci się uszy i rano drgnęło ci kolano? Weź jedną tabletkę dwa razy dziennie, potrójną dawkę Heleny C4 i będziesz działał nawet lepiej. Drganie powiek to mogą być objawy chorób lub zaburzeń, takich jak zapalenie nerwu wzrokowego lub nerwica. W tych przypadkach dodatkowa suplementacja magnezu może jedynie zaszkodzić, ponieważ możesz go wtedy przedawkować, co nazywa się hipermagnezemią i powoduje ona mrowienie, zaczerwienienie twarzy, osłabienie mięśni, nudności, wymioty, a w skrajnych przypadkach całkowite porażenie mięśni z zaburzeniami oddychania, a nawet zatrzymanie pracy serca. Co za tym idzie? Stręcz śmierć. Jeśli rzeczywiście brakuje ci magnezu, to polecam wzbogacić swoją dietę o orzechy, ryby, warzywa liściaste czy produkty pełnoziarniste. Jeśli cierpisz na przykład na choroby układu pokarmowego, dodatkowa suplementacja może okazać się niezbędna, ale to nie ty sam sobie ustalasz, co łykać i kiedy, bo słyszałeś w reklamie, tylko konsultujesz to ze specjalistą. Wątroba. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję świetne tabletki na wątrobę. O, ale schudłaś. Trenujesz i masz jakąś dietę? Nie, no co ty, pojebało cię? Poszłam do apteki i kupiłam suplement. Każdy organizm się letko od siebie różni. Co za tym idzie, metabolizm również. Niektórzy spalają kalorie szybciej, inni wolniej, jedni są bardziej aktywni, drudzy mniej. Do czego zmierzam? Do tego, że część ludzi porzuca zdrowe nawyki, bo po co im one, skoro w aptece znajdziesz lek na wszystko? Po co trening i dieta, skoro są pastylki? W ogóle skąd wiesz, że takich potrzebujesz? Nie chcę tutaj rzucać tekstów typu: masz problem z nadwagą? A próbowałeś ćwiczenia i zredukować ilość przyjmowanych kalorii? No skoro padło już to zdanie i rzeczywiście aktywność fizyczna i odpowiednia dieta nie przynoszą rezultatu, to może oznaczać, że cierpisz na jakieś zaburzenie lub chorobę, na przykład insulinoodporność lub niedoczynność tarczycy. Tak więc jeśli jesteś aktywny fizycznie, nie zjadasz więcej kalorii niż spalasz, nie pijesz alkoholu i nie przyjmujesz leków, ponieważ niektóre też mogą powodować otyłość i nadal nie możesz schudnąć, warto skorzystać z porady specjalisty lub się przebadać. Robisz się zielony i wypadają ci oczy? Weź Papa Ból i powiedz Papa Bólowi. Zwykłe badanie krwi powinno przynieść odpowiedź. Akurat w tym przypadku suplement, który jest reklamowany, zawiera cholinę, która jest niezbędna do pracy wątroby. Nasze organizmy same ją produkują, właśnie w wątrobie. Jednak nie jest to wystarczające do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania. Dlatego powinno dostarczyć się z pokarmem, takimi jak jaja, mięso i ryby. To, jak niemal każdy związek, można przedawkować, a powoduje to wtedy uszkodzenie wątroby. Suplement na wątrobę może ją uszkodzić. Generalnie to dawka czyni substancję trucizną. Dlatego jeśli żaden specjalista nie zalecił ci przyjmowania podobnych substancji, nie bierz tego, bo możesz sobie bardziej zaszkodzić. Chyba w każdej reklamie próbują nam wmówić, że cokolwiek ci dolega, należy przyjąć lek przeciwbólowy. Ból. Czasami spędzam przy komputerze kilkanaście godzin dziennie. Nie jest to dobre dla kręgosłupa. Gdybym regularnie się nie rozciągał i ćwiczył, pewnie miałbym jakieś zwyrodnienie i towarzyszyłby przy tym ból. Kto wie, po co jest ból? Żeby informował nas o tym, że coś się dzieje z organizmem? Pomaga w podjęciu decyzji o unikaniu dalszych uszkodzeń i szukaniu leczenia? Źle, k***a! Ból jest po to, żeby go zwalczać. Co wy telewizji nie oglądacie? Panadol, APAP i paracetamol. Te trzy leki łączy ten sam skład. Paracetamol.
Bo paracetamol to jest ta substancja aktywna, także że jak lek się nazywa paracetamol, on się nazywa tak samo jak ta substancja. Dobra, nieważne. Z kolei ibuprom, ibum i nurofen łączy ibuprofen. Jest jeszcze kilka takich specyfików, które się nazywają niesteroidowe analgetyki przeciwzapalne, które rzeczywiście mogą przynieść ulgę w stanach zapalnych. To właśnie te leki najczęściej zobaczysz w reklamach. Po drugiej stronie stoją opioidy, takie jak morfina czy oksykodon, które działają bezpośrednio na mózg, który inaczej interpretuje ból. 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 Jednak ze względu na ich wysoki potencjał uzależnienia i poważne skutki uboczne, ich stosowanie wymaga ścisłej kontroli medycznej i jest zwykle ograniczone do przypadków silnego bólu, takich jak ból pooperacyjny czy ból nowotworowy. Jednak te leki tylko maskują objawy, które mogą być przyczyną czegoś poważniejszego. Jeśli coś Cię boli, warto zastanowić się nad przyczyną bólu lub jak w każdym innym przypadku skontaktować się ze specjalistą. Znam ludzi, którzy potrafią wydać kilkaset złotych miesięcznie, zamiast przeznaczyć te pieniądze na odpowiednią dietę. Słuchanie dobrych rad z reklam, co łykać i kiedy, jest skrajnie komentarz zachowany dla siebie. Ale musisz wiedzieć, że to co reklamują to jest produkt, a Ty jesteś konsumentem, na którym chcą zarobić. Jak więc rozpoznać, kto chce na nas zarobić, a kto chce pomóc? Wszyscy chcą na nas zarobić. Myślenie krytyczne to kluczowy element w analizowaniu informacji. Musisz odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Dlaczego? Zastanów się, dlaczego otrzymujesz daną informację. Czy jest to edukacyjne, czy ma na celu sprzedaż produktu lub usługi, czy informacja ma na celu poinformowanie, przekonanie, czy może zmanipulowanie Twoim postrzeganiem. Kto? Zidentyfikuj źródło informacji. Czy pochodzi ona od wiarygodnej, niezależnej organizacji, czy też od firmy, która może mieć własne interesy w promowaniu pewnych treści. Gdzie? Kontekst, w którym informacja jest prezentowana, może mówić wiele o jej celu. Czy jest to środowisko akademickie, komercyjne, mediów społecznościowych, czy niezależne media. Każde z tych miejsc może mieć różne standardy weryfikacji i obiektywności. Ile? Czy ktoś ma finansowane korzyści z dzielenia się informacjami, ponieważ często wystarczy zapłacić, żeby ktoś zareklamował coś bez weryfikacji? Pamiętaj, że zawsze warto szukać informacji z różnych źródeł, a reklamy nie są najlepszym pomysłem na czerpanie wiedzy. Jest to pierwszy odcinek o kłamstwach i manipulacji, w tym przyjrzałem się tylko niektórym lekom i suplementom. W następnym pokażę metody, jakie stosują producenci, żeby bardziej zwabić swoich potencjalnych kupców. Nie przegap!